A, witamy. To jest Diamond City z Fallouta 4. Bardzo fajnie wyglądające miasto. Mam nadzieję, że tam proponuję zdjęcie zrobić. Bardzo ciekawa mnie. Mody. Lecimy dalej, nie ma co. Otwieramy portal i zapraszam. No i jesteśmy Bolataria w Demon Soulsie. Okej. Ogólnie to jest tutaj niebezpiecznie, trzeba uważać. Nie no, spokojnie, nie się co martwić. Ja speedrunowałem Demon Soulsa. Tak? Poczekaj. Dobra, lecimy. Dobra. O, Natalia. Co? Gdzie jesteśmy? To jest GTA 5. Jesteśmy... Jak to? Jesteśmy u Trevora. Koleś jest trochę socjopatą, więc spierdzimy z tą czym prędzej, bo jeszcze nas pobije. Help keep you sharp, dude. O, a co to? Ale to kolorowo. Jesteśmy w pokoju Klementyny z gry It's Stray. Okej. No nie wiem, myślałem, że fajnie kolorowo to ci pokażę. No się. Ghost of Tsushima. Dzięki tam już zabierasz mnie do tych wszystkich światów za darmo. Nie, nie. Ale to nie jest za darmo. Tak nie za darmo. No nie no, płacimy normalnie. Przecież co, te 4000 światów, nie co, myślisz, że za darmo? No nie no, zapłaciłem do grubo kasę za wszystko. It's the battle of the century. Fight! Yeah. Finish him. Ha! Oh no! Fatality. Yeah, baby. You win. Różni są ludzie, więc chciałbym także, żeby prócz oglądnięcia dajcie swoje spostrzeżenia, co będzie najlepsze dla was. Dzięki. Kolejne zakupy gracza. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Mamy kilka tytułów rzadkich, mamy również tytuły wyjątkowe i ciekawe. Zapraszam was serdecznie. Tyle, powiedz coś. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba i jedziemy z koksem. Nie wiem, czy jesteście fanami gier z Gwiezdnych Wojen, ja jestem ogromnym. Jedi Power Battle została ograna na PlayStation 1 za młodu, ale jest wersja udoskonalona, lepsza, na Dreamcast. Może nawet remake. No dobra, no i warto mieć taką grę w kolekcji, czy nie? Udało mi się kupić za 120 zł, cena myślę, że jest w porządku. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek wzrośnie w cenie, czy to już jest jej ten taki finałowy... status, ale no ja po prostu chciałem ją mieć z nostalgicznych tutaj pobudek. Tak, pobudek. Moi drodzy, do kolekcji świeżutki nabytek Paper Mario The Thousand Year Door. Ta gra przyszła do nas, kiedy byliśmy na wycieczce w Tokio, więc jest to świeżutki nabytek, jeszcze parujący, gorący, pachnie z świeżością. Yeah. Weird, weird. No i to jest... Remake, to jest remake gry z GameCube'a, którą... Proszę, co pokażę? Flex. Mam wersję na GameCube, mam również wersję teraz na Switcha. Jest to remake jednej z najbardziej ukochanych serii RPG-owych Mario. Jak najbardziej, ja w to grałem jak byłem mały, mam nostalgiczną taką, wiecie, więź z tą grą. Chciałem zagrać w Paper Mario, jak tylko słyszałem, że wychodzi remake. No... Włączyłem na chwilę, syn mi rozwala gry. Włączyłem na chwilę... Ale wiecie, to jest gra na 30 godzin, powiem więcej później. Uważam też, że będzie bardzo droga, bo w Ameryce wyszła wersja z takim rękawem wkładanym, która chodzi po prostu za niesamowite pieniądze, co uważam za śmieszne, bo ona stanieje, to... Krzysiu, co ty zrobił? Nie mogę się... I czemu śmierdzi gównem?
Okej, okay, super, dziękuję bardzo. Need for Speed Most Wanted. Zakupiłem do kolekcji. Mam wersję na Xboxa 360, ale ta była po, nie wiem, 10 zł. A te na Xboxa 360 bardzo drożeją. Więc wziąłem sobie też taką na wszelki wypadek. No, bo w ogóle Xboxa rzeczy bardzo drożeją, no bo ten zamykają sklep online. No, on dobra. Jest bardzo dobry. Moi drodzy, Sea of Stars, najnowsza gra JRPG w takim starym stylu pixel art, podobno bardzo fajnie się gra. No gra roku, nie? Jest na mojej liście, żeby w to zagrać, bo ja już dawno nie grałam w żadne fajne JRPG-i i to zapowiada się fascynująco. Tak, ja myślałem, że ta gra, że się pojawią te dwie gry, że pojawią się przed wyjazdem naszym na wakacje, no ale niestety pojawiły się dzień po. Ja miałem to ograć na wakacjach, a Natalia miała zagrać w Sea of Star, no i niestety nie zagraliśmy. Obie gry nie są jakoś ekstremalnie drogie, cena dopiero pojawi się i podniesie za jakiś czas, ponieważ to jest wydane w miarę małym nakładzie i jest dobrą grą, więc na pewno będzie w cenie. A, o Jezu, to się w ogóle mówi, Eidun Chronicles 100 Heroes, jest to gra od twórcy Suikodena, bardzo znanej, bardzo drogiej kolekcjonerskiej serii i dlatego oczywiście ogram ją jak najbardziej. Jest to gra długa, więc nie wiem, kiedy znajdę czas, bo potrzebuję pewnie z 50 godzin, żeby po prostu zrobić. Długa? 50 godzin to długa? No ty jesteś maniakiem długich gier. Fajne gry, jak najbardziej polecam. Switchkowa mania jest zawsze na topie, na propsach. Polecam gry na Switcha. Fajne gierki. Inni. A, nie mówcie gierki, bo to takie, wiecie, w ogóle jak zabawki. Giereczki moje. Z tej niestety nieprzyjemnej okazji, że zamykają Xboxa Stora, tak? Jak się nazywa? Ja nie wiem, jak się nazywa ten sklep, bo nigdy w życiu z niego nie korzystałem, no, ale sklep, nie? Internetowy, no tego digitalowy. Tak, tak, to tutaj poszło mega FOMO, więc weszły nowe gierki do kolekcji na Xboxa 360. I moi drodzy, są to tytuły takie jak Infernal. Hell's Vengeance. Ograna przeze mnie za młodu, oczywiście w cenę ona podskoczyła okropną. Ja ją kupiłem za, nie wiem, około 60 zł, więc przystępna cena. Ale ty jesteś rozbójca. Ja dzisiaj ciężki, jak się mówi, krótki temperament dzisiaj tata ma, więc ty uważaj, ciężką rękę. Kolejna gra, Velvet Assassin. Też ją ukończyłem za młodu, ja w ogóle jestem mega fanem Unreal Engine'a z tamtych czasów. Krzysiu, kurwa kamerę. Chciałem powiedzieć, że Unreal Engine to jest jeden z moich ulubionych silników w grach i praktycznie mam taką słabość do nich, że jak widzę gry zrobione w tym silniku, to prawie zawsze mi się podobają. Wydaje mi się, że miłość do tego silnika narodziła się z grą Alicja w Krainie Czarów, tak Madness Return i seria Arkham. Kolejne tytuły, które się tutaj znalazły, to jest Deadfall, za którego zapłaciłem 200 koron, więc około 100 zł. Jest to wysoka cena, ponieważ gra nie jest ta wspaniała, jest tylko na kilka godzin, ale rośnie okropnie w cenę, bo jest to Xboxowy ekskluzyw. Kolejna gra, również na silniku Unreal, jest to Dark. Jest to gra, w której gramy wampirem, kupiona za 99 koron, czyli około 60-50 zł. Również cena poszła do góry, jako iż to jest ekskluzyw. Gra ta jest straszna. Nie polecam wam fotografii. Nie, nie jest dobra. Złą składanką jest po prostu. No nie jest. No. Jest krapem? No. O nie. Ale krapy często są drogie, nie? Kupujesz krapy! O, na chuj ci ten syf! Nie powinieneś na półkach mieć gier, co lubisz? Posłuchajcie, każdy ma własną wizję tego, dlaczego ma jakieś gry i dlaczego coś kupuje. Niektórzy ludzie kupują tylko po to, żeby zagrać, a niektórzy, tak jak ja, kolekcjonerzy, czasami kupują, bo mi się podoba okładka, albo po prostu. Wiesz, co masz zrobić? Historyczny, taki Wszyscy pomyślą, że to wypada. Aspekt. Może chodzi o to, że po prostu jest to ciekawostka w biblioteczce, a ja lubię mieć biblioteczkę i lubię mieć dziwne. Zrób to. Dziwne tytuły. Kurde. Juiced 2. Sukces Need for Speeda spowodował, że bardzo wiele marek próbowało swoich sił w undergroundowych, neonowych wyścigach ulicznych i soczysta ta gra 2 też próbowała swoich sił, ale zawiodła. Część pierwszą ukończyłem i mi się podobała. Natomiast w część drugą zagrałem tylko chwilę za dzieciaka i pamiętam, że coś mi w niej nie grało. Wydawała się po prostu budżetowa w porównaniu do Need for Speeda Most Wanted. Czy ktoś nam kamerę szturchnął, czy mi się wydawało? Duchy. Why you little?
Pokazuje oczywiście ceny z price chartingu, czyli to jest średnia cena sprzedaży na eBayu i Amazonie. Jakby ktoś nie wiedział, dlaczego pokazuje te rubryczki. Są to oczywiście rubryczki w dolarach. Mam nadzieję, że one pomagają i nie kupuję gier tylko i wyłącznie dlatego, bo chcę zarobić i chodzi o wartość jakąś tutaj hazardową i handlową. Ale dobrze jest o niej wspomnieć, bo wydaje mi się, że jesteśmy kolekcjonerami. Wiele kolekcjonerów ogląda tego rodzaju materiały i odpowiada im wiedzieć, co za ile gdzie chodzi, a za ile kupiłem, a ile może kosztować w przyszłości. Dokładnie. Skoro już się wytłumaczyłem, to czas, aby pokazać kolejny tytuł, który jest kupiony tylko i wyłącznie ze względów finansowych. I jest to... Chciałam zrobić to, co? Patrzcie na to! Shelter Generation to straszliwy krap. Gra indie. No nie, niestety... Wygląda bardzo uroczo! Druga część jest o wiele lepsza. Pierwsza część niestety wpada w Walking Simulator. Jest to gra, w której zajmujemy się naszymi dziećmi. Jesteśmy... Rysiami. Rodzina koniec gry. Chyba druga gra wydana przez Super Edge, czy coś takiego? A no prawdopodobnie dlatego jest tak wysoka cena, bo pewnie jest to trzecia gra wydana. Pierwsze te 10 to jest po prostu mega drogie. Ja kupiłem to za, może nie po taniości, ale za 200 zł. A gra jest warta typu 600 zł. I no stwierdziłem, że jest okazja, więc ją wezmę do kolekcji, bo zbieram gry z Super Rare. Ale jest otwarta, nie ma tej nalepki, można sobie zagrać w nią. Słuszne spostrzeżenie, Natalio. Tak. Nie ma tej obwoluty super rare'owej, ale gra jest zamknięta w folii fabrycznej. Jak widzisz tutaj paseczek, nie? Aha. Kiedy kupujemy grę super rare, znajdują się na tej grach dwie folie. Jedna fabryczna, zrobiona w fabryce, a druga dodaje super rare sam osobiście i wkłada kartę. Ktoś otworzył tą drugą folię, tą, którą dodaje super rare. Szkoda, ale to wcale nie zmienia ceny gry, bo ona dalej jest fabrycznie zafoliowana. Mhm. No ale nie mamy kart. To nic. Wszystko jest spoko. Teraz coś na PlayStation 4, moi drodzy, gra wydana przez Red Art Games. Jest to Halloween Forever i jest to taki tytuł drogi i rzadki. To prawda. No. Kupiony tylko i wyłącznie z zazdrości, bo Gaming Disorder miał go na filmiku. Jak mogłeś? Moi kochani, kolekcjonowanie to nie są żadne zawody. Ja kupiłem tę grę, ponieważ bardzo chciałbym w nią zagrać. Jestem mega, mega zakochany w tym tytule. On po prostu gameplayowo przypomina mi takie gry jak Ghost and Goblins. Poziom trudności jest wysoki i... Mówisz poważnie? Nie. A już się prawie nabrałam. Ponoć jest niezła, a chyba swoją cenę zawdzięcza temu, że jest w niej muzyka rockowa jakiegoś zespołu i ludzie się jarają tym, że to jest... No wiecie, ktoś zrobił piosenki normalnie śpiewane, rockowe, na potrzeby gry, na NES-a. Taka dziwna mieszanka, no i ta tak zyskała popularność i jest droga. Kupiona przeze mnie za jakieś 250 zł, więc nawet dużo zapłaciłem za nią. Ale chciałem ją mieć, bo słyszałem o niej dużo, no i oczywiście doceniam jej wartość kolekcjonerską. I tak jak mówiłem, lubię dziwne tytuły na półce. A i moi kochani, Gaming Disorder to najlepszy kanał, jeżeli chodzi w ogóle o content kolekcjonerski. Sony ma chyba najlepszą kolekcję PlayStation 4, więc zachęcam was, abyście zasubowali. To jest naprawdę, naprawdę fajny kolega i do... O kurde, syn mi się wywalił. Z dziwnych tytułów jeszcze wpadły dwie gry na PlayStation 4. Adventure Time! Piona za 30 koron, czyli za 12 zł. Zbieram wszystkie gry Adventure Times. Gry tego typu bardzo często kupuję z taką nadzieją, że może za 5 albo 10 lat zechciałbym obejrzeć właśnie jeszcze raz mój ukochany sezon jakiegoś tam serialu czy filmu. Ale może warto byłoby zamiast tego po prostu wrócić emocjonalnie do takiej gry. Również zakupiłem Mato Anomalise, czyli chińska wersja Shin Megami Tensei, tak jest nazywana przez wielu. Jest to gra, która jest visual novelą, taką no, klasyczną visual novelą japońską, znaczy chińską, nie, ale na wzór anime. No a gameplay przypomina właśnie Shin Megami Tensei, gdzie to schodzimy do dungeonów i walczymy z potworami. No jest jakiś artbook, coś. Kupiona była za 100 koron. Nie przewiduję, aby ta gra była kiedykolwiek droga, ani zdrożała. Może gdzieś tam, coś tam. Myślałem, że w ogóle kupić ją dla Natalii, ale pokazałem jej gameplay i tak wiecie, mówię, o widziałaś tą grę? I powiedziała, wygląda źle. Naprawdę? Tak, dlatego widziałem dla siebie. A składki wygląda nieźle. On ma to. O kurwa! Heavy Fire Afghanistan. Bardzo dziwna sprawa. PlayStation 3, u Jezu, dawno nic nie było na PlayStation. No, bo ciężko jest cokolwiek mi znaleźć, dosłownie zostało mi tylko garstka tytułów. Pułapka, moi drodzy, to jest pułapka dla fanów Call of Duty, na którą się nabrałem. Ja, po latach, bo nie sprawdziłem. Patrzę, że pojawiła się gra za 100 koron do kupienia, mówię, ty, wygląda jak jakieś Call of Duty. Chętnie ją zagram. I co się okazuje? Ściema. So you get nothing, you lose. Good day, sir.
on-rail shooter, czyli kamera sobie po prostu jedzie, a my strzelamy gdzieś tam wyskakujących przeciwników. Tam nie. Taki no... Jak się nabrał stary dziad, taki byk już. Bo na te gry tak specjalnie były robione. Specjalnie z tyłu zaglądasz, jest napisane, że wiesz... The greatest FPS of all time. Wow. Już 60 troopies ranking, no. 20 levels, 1 to 4 player online. Ooh, yeah. Mówisz, ale to jest jakaś konkurencja Call of Duty chyba, co? To jest chyba jakaś bijatyka, co? Beat'em up. Okay. Jeden z ostatnich beat'em upów klasycznych, takich właśnie z tą kamerą klasyczną, życia, paski życia się pojawiają tak jak powinno w jakimś Final Fight'cie czy Punisherze. Mm-hmm. Bardzo dobry tytuł od Namco, który trzyma ciągle cenę. Ja w niego nie grałem, ale mam oczywiście ochotę w niego zagrać, bo lubię beat'em upy. Za ile go kupiłeś? Dużo, zapłaciłem za niego 300 koron ponad, więc tam nie wiem, 160 zł. To całkiem sporo. Jako fan From Software nie mogę się powstrzymać, aby zakupić Murakumu! Może przeczytałeś? Murakumo! Nie Kumu! No i co? Mechy, nie? To nie jest jak Armor Core? No właśnie nie. Wygląda praktycznie tak samo. I ma taką okładkę. No. I wydaje mi się, że From Software tutaj zrobił takiego babola, że ta gra w ogóle była zaprojektowana z myślą o Dreamcastie, bo używamy tylko jednego analoga. Mm-hmm. Jak miałbym ją opisać jakoś wam, to powiedziałbym, że to jest taki... on rail, bo też jesteśmy na takich torach, że nie możemy sterować gdzie chcemy, musimy lecieć za jakimś obiektem, czyli bardziej to przypomina, no wiecie, właśnie grę na szynach. Szmaps, bo tak jakby są to strzelanie takie agresywne i szybkie. 3D, wyścigówka, bo też jest na czas. Taki dziwny, no, taki dziwny misz-masz, który w ogóle się nie udał. Ale jestem zadowolony, że trafił do mnie Diamond From Software, ponieważ jest to gra bardzo kolekcjonerska, wydana tylko w Ameryce i Japonii. Trafiła nam do mojej kolekcji, na moją półeczkę. To mnie bardzo cieszy. No szkoda, że nie jest to tak dobra gra, jak na przykład, nie wiem, King's Field od From Software, które też są nazywane krapem, a ja się bawiłem mega dobrze. Ile? Tak. A ile taka gra jest warta, mój drogi? Nie pamiętam, za ile ją kupiłem, ale chyba za... 200 koron ją kupiłem? To dobra cena. Moi drodzy, mamy tutaj Shadow of Rome. To jest jakaś bijatyka jak Gladiator, czy co to jest? Bardzo dobrze. Gra, która bazowała, a raczej chciała lecieć na fali hitu Gladiator film. Capcom zrobił swoją wersję Gladiatora, połączenie takiego beat'em upa, są też przerwniki, gdzie się skradamy, strasznie ponoć kiczowate. Ja w tą grę nie grałem, ale jakoś jestem wielkim fanem Capcoma i ponoć walka w tej grze jest zrobiona fenomenalnie, niczym Devil May Cry, no to oczywiście trafiła do mojej kolekcji. Została zakupiona za niedużo, bo tam 60 zł, 70 zł za nią zapłaciłem, a warta jest około, no nie wiem, 150 zł. Połowa ceny. Myślę, że jest to okej. To nieźle. A co to za rodzaj gry? No taki Ninja Gaiden, nie? Jakby miał to jakoś... A, okej. Okay. Nawet bym powiedział, że to jest podróba Ninja Gaiden. Tak jakby próbowali zrobić swoją wersję Ninja Gaidena. Ponoć jest bardzo dobra. Ponoć gra się bardzo dobrze. Co? 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 Mówię, że gra się w nią ponoć bardzo dobrze i ponoć jest całkiem dobrą grą. Fajnie, że jest. Na pewno spróbuję ją, przejdę któregoś pięknego dnia. Nie jest też grom jakoś super drogą, natomiast część druga jest bardzo droga. Mam w kolekcji, udało się kupić po taniości. Jeszcze nie jest droga. Jeszcze! Jeszcze! No wiecie, nie? Że... że czasami gramy na PlayStation 1, a czasami gramy na PlayStation... Znaczy na Super Nintendo, nie mogę się skupić. Mam, ale będę szukał, polował. A teraz pozwólcie, że zaśpiewam jakąś piosenkę na zakończenie. To szkiełko wszystko naprawi, na każde pytanie odpowie, wystarczy wziąć się do ręki i wszystko będzie kolorowe. Czy jakie tam było? Różowe! Różowe! Wystarczy wziąć się do ręki, ziarnko fantazji dosypać. Dolecie ziarnko gwiazdy! Bawić się na całego! Fantazja! Woo!